Dzierżgoń uroczystości z okazji odzyskania niepodległości rozpoczęły się w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej od przedstawienia przygotowanego przez uczniów zespołu szkół Kamila Cypriana Norwida, Gimnazjum Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej. W inscenizacji wzięli też udział przedstawiciele władz samorządowych oraz nauczyciele i lokalni przedsiębiorcy. Inni zachwycali się bohaterstwem ludu, czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kultury. Co na wód wielkim zbłąkanie obszarze, wśród chmurnej nocy z wolą wiatru wpłyną. Ster opuściwszy, zdjąwszy z wioseł dłonie, próżno wzrok silić, w mrokach tonie. Jak kamień w morskiej nieprzejrzanej fali, zgubiłem drogę w te gmachy przyszłości, pełne wesela, ciepła i jasności, które się dźwignąć mają ku ruinie starego świata, co gnije. Kolejnym punktem świętowania niepodległości po zakończonym przedstawieniu było wprowadzenie kompanii honorowej z klasy wojskowej Dzierżgońskiego Cypriana oraz sztandarów. Do hymnu! Po czym rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii. Podziękował wiernym za organizację przedstawienia oraz wkład w lokalną kulturę. Po mszy świętej mieszkańcy udali się pod urząd miejski w asyście kompanii honorowej oraz sztandarów. Wartę pod pomnikiem pamięci wystawiła klasa o profilu wojskowym zespołu szkół w Dzierżgoniu. Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz parafii. Słonięcia pomnika pamięci dokonał burmistrz Dzierżgonia Kazimierz Szewczun, Magdalena Grodecka, inicjatorka utworzenia miejsca pamięci oraz kombatan. Budowę obeliksa zainaugurowała rok temu młodzież Dzierżgonia. Po uroczystym odsłonięciu wieńce oraz kwiaty złożyli włodarze miasta oraz lokalni działacze samorządowi i mieszkańcy. Powiem tak, taka potrzeba była od wieków. Natomiast taką cenną rzeczą to była ta inspiracja przekazana od naszej wspaniałej dzierżgońskiej młodzieży. To oni po raz pierwszy raz padli, że może byśmy coś zrobili, żeby takie miejsce powstało. Ich inspiracja, nasze starania i dały efekt, że mamy takie miejsce, gdzie możemy się spotykać, żeby uczcić te najważniejsze święta, jakie są dla naszego kraju, dla naszej ojczyzny. Raz jeszcze im za to dziękuję. Myślę, że to miejsce to jest miejsce, które będzie łączyło naszych mieszkańców. Niepodległość to jest coś, czego nie dostaje się raz na zawsze. Niepodległość to jest to, że jak mogę, jak chcę, to mogę pójść, gdzie sobie pomyślę. Niepodległość to mogę powiedzieć to, co myślę i niepodległość to, że mogę robić, co chcę. Uważam, że to są ważne rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, ta niepodległość dzisiejsza, współczesna, to jest również to, że my możemy swobodnie spotykać się, że mamy wybory. Uważam, że to jest wspaniała rzecz. Tak widzę tę niepodległość. To też coś, co daje nam swobodę myślenia, kreowania myśli, wyrażania tego, co czujemy. To też jest niepodległość. Myślę, że ta niepodległość, ta wewnątrz człowieku, ona jest chyba więcej znaczącą niż podległość ta, która jest taka twarda, o której mówiliśmy wcześniej. Wspaniała rzecz. Uważam, że każdy człowiek, żeby mógł się realizować, wymaga wolności, wiary i chleba. To są te podstawowe rzeczy. Uważam, że te wartości w tym symbolu, jakim jest nasz obelisk, one są zawarte, one są skupione i powinniśmy, jest to nas obowiązek dla tych wszystkich, którzy byli przed nami. Tak to widzimy, tak to czujemy i myślę, że taka jest potrzeba też i naszych wspaniałych mieszkańców zresztą. Niepodległość dla mnie to pewien dar, jaki otrzymujemy, ale dar, który trzeba pielęgnować. To jest niczym roślina,
którą trzeba podlewać, tak i my musimy pielęgnować naszą niepodległość. Aby ona mogła rozkwitać, my musimy dostarczać jej mikroelementów, czyli naszej postawy, naszej wiedzy i naszego oddania. Wyrazem mojego patriotyzmu, mojej niepodległości jest również dzisiejszy obelisk, który został oddany w przestrzeni miejskiej. Jest to ten element, który pozwala na to, aby pamięć o naszych ojcach, którzy oddali życie za naszą wolność, przypominać i kultywować. Mądry kiedyś powiedział, że czasem nie można czegoś zrobić, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i robi to. I z takim właśnie zapałem, z taką młodzieńczą wiarą, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko, 2 lata temu podjęliśmy trud, aby takie miejsce pamięci narodowej w Dużbonie powstało. My, ponieważ ja w tej chwili mówię w imieniu młodzieży, 15 sierpnia, 2 lata temu, przyszliśmy tutaj z pomnikiem z kartonu, który sami zrobiliśmy, może śmiesznym, ale ten pomnik kartonowy miał podkreślić brak takiego miejsca. Przyszło dużo ludzi, tak jak dzisiaj. To było bardzo miłe, bardzo wzruszające. Dzięki pomocy władz, dzięki ich wsparciu, ten pomnik dzisiaj tutaj stoi. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo dziękujemy. A od siebie dodam, że o naszej wspaniałej dżurgońskiej młodzieży jeszcze nie raz Państwo usłyszycie. Dziękuję. Jeśli chodzi o grupę U Studni, nazwa dla co niektórych brzmi tajemniczo. Niemniej jednak są to muzycy, którzy przez lata współtworzyli stare, dobre małżeństwo. Jest to twórczość, która jest doskonale wszystkim znana. Każdy śpiewał piosenki grupy Starego Dobrego Małżeństwa przy ognisku, w domu, przy okazji spotkań z przyjaciółmi. Muzyka, która przenosi nas do krainy łagodności. Mam taką nadzieję, że dzisiaj tak też się stanie, że przeniesiemy się do krainy łagodności, gdzie nie będzie miejsca na niechęć do drugiego człowieka, nienawiść czy wręcz groźby, o których słyszę w ostatnim czasie. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.